Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, W godzinie apelu jasnogórskiego wypowiadamy z wiarą i miłością: jestem, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo i Matko Miłości. Na dzisiejszą godzinę apelu przybyli kolejarze z różnych stron Polski w miesiącu liturgicznego wspomnienia swojej patronki świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Stają w ten wieczór przy Tobie ze swoimi rodzinami, pełni wdzięczności za to, że jesteś nam Matką i Królową. Tobie chcemy powierzyć nasze troski i nadzieje. Pewni jesteśmy, że jak ukochana Matka jesteś z nami w chwilach radosnej pomyślności i w życiowych doświadczeniach. Dzisiaj przybywamy, aby powiedzieć z głębi naszych serc: dziękujemy. Dziękujemy za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielokrotnie błogosławiony kardynał Stefan powtarzał: wszystko postawiłem na Maryję. Tobie, Maryjo, całkowicie zawierzył
i zaufał i tego nas, Polaków, uczył. Mąż stanu, patriota, ojciec, duchowy przywódca, wielki prymas tysiąclecia. Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została ona postawiona na mojej drodze. Wiem jednak, że z tej drogi zejść nie mogę i zejść nie chcę. Te słowa są odpowiedzią na pytanie, dlaczego wszystko postawił na Maryję. Tutaj, na Jasnej Górze, chcemy dziękować za życie i działalność, za świętość błogosławionego kardynała Stefana. Dlaczego tutaj? Ojcowie Paulini policzyli, że kardynał łącznie 600 dni spędził tutaj na modlitwie i refleksji. Tobie zawierzał nie tylko całe swoje życie, ale także zawierzył naród polski i wszystko, co Polskę stanowi. Z tego miejsca formował sumienia Polaków, bronił godności każdego człowieka, upominał się o wolność, godność życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zależało mu, aby Polska przez odnowę moralną stała się rzeczywistym dziedzictwem Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Tutaj, na Jasnej Górze, w tej kaplicy rozstrzygały się różne sprawy i trudności. Tutaj przychodziły światła dla dobra ludu Bożego, dla dobra Kościoła powszechnego. Tutaj rodziły się zwycięstwa. Polscy kolejarze z rodzinami, wszyscy dzisiaj tu obecni i ci, którzy z nami się łączą poprzez transmisję radiową i telewizyjną, wzywając wstawiennictwa błogosławionego kardynała prymasa z wiarą i wielką ufnością, ale także z dumą powtarzamy: Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Ukochana Matko, Ty nas uczysz, jak czuwać. Czuwać to trwać w wierze przy Twoim Synu i wypełniać nakazy Ewangelii. Dzisiaj, Maryjo, chcemy modlić się o wierność Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Wzywając wstawiennictwa błogosławionego kardynała prymasa, prosimy, abyśmy nie ulegali słabościom i nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężali. Byśmy byli wierni naszej ukochanej Ojczyźnie. Stawali się dla innych budującym przykładem dobrej pracy, która daje człowiekowi satysfakcję i wpisuje się w Boży plan stworzenia. Abyśmy pracę czynili bardziej ludzką, w której szanuje się godność każdego człowieka i owoce jego trudu. Niech o naszej pracy mówią inni z wdzięcznością. Zobaczcie, jak pracują chrześcijanie. Prosimy, abyśmy mogli żyć odpowiedzialnie i działać solidarnie. Niech życie każdego i każdej z nas przebiega w świadomości wielkiego daru, jakim jest każde życie, i świadomości powołania do życia w pełni chrześcijańskiego, którego celem jest świętość. Niech nasze rodziny będą pierwszą przestrzenią wypełniania odpowiedzialności za dar życia, który nie tylko jest nam dany, ale i zadany. Niech rodziny będą prawdziwą szkołą solidarności. Przybywamy także, Maryjo, by przepraszać. Ranią nas przypadki profanowania Krzyża Świętego i Twojego, Maryjo, wizerunku. Boleśnie odczuwamy brak szacunku dla wiary chrześcijańskiej i pasterzy Kościoła,
wykorzystywania wiary chrześcijańskiej do walki politycznej. Święty Krzyż i Twoja ikona dla nas są znakami, z których płynie nauka miłości, także miłości nieprzyjaciół. Bardzo potrzebujemy nowego tchnienia Ducha Bożego w naszym pokoleniu, w naszych domach, rodzinach i przestrzeni publicznej w naszej ojczyźnie. Bardzo potrzebujemy ludzi wiary i sumienia, którzy nie pozostaną obojętni na Boże natchnienia. Potrzebujemy w katolickich rodzinach wspólnot życia i działania, które z całym bogactwem darów Ducha Świętego odpowiedzą na znaki czasu. Potrzebujemy zorganizowanych wspólnot, które postawią sobie za cel zaszczepienie umiejętności spełniania się w roli chrześcijanina w świecie, małżeństwie i rodzinie, w pracy, w czasie wolnym, w kościele, w społeczeństwie i w państwie. Potrzebujemy katolickich wspólnot apostolskich, które słuchane w nauczanie Kościoła w jedności z naszymi pasterzami, biskupami, następcami apostołów, z entuzjazmem podejmą apostolskie zadania dawania świadectwa o życiowej drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Dziękując dzisiaj za świetlane przykłady naszych wielkich przewodników, świętych synów Polski, świętego Jana Pawła, wielkiego papieża i błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prosimy, aby przykład ich życia inspirował i wytyczał w naszych sercach i umysłach nam, kolejarzom, i wszystkim braciom i siostrom w całej ojczyźnie drogę prawdy, przebaczenia i nawrócenia. Z wiarą zgromadzeni i zjednoczeni ze wszystkimi, którzy w różnych miejscach ojczyzny i poza jej granicami czuwają w godzinie apelu, wołamy: Maryjo, Królowo Świętych i Błogosławionych, Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Bóg zapłać księdzu Grzegorzowi Szewczykowi, proboszczowi parafii świętego Floriana w Krakowie, a także duszpasterzowi, kolejarzy archidiecezji krakowskiej za dzisiejsze rozważanie apelowe. Dziś, Mario, stoją przed Tobą kolejarze, ale stoją także pracownicy kompleksu Turów, obecni są wśród nas. Wszyscy ci, którzy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przychodzą do Ciebie, aby, Mario, się zawierzyć. Wśród nich obecni są pielgrzymi z Zielonej Góry, z Katowic. Tobie, Maryjo, oddajemy całą naszą ojczyznę. W sposób szczególny prosimy za wszystkich rządzących, za obecną wśród nas panią europoseł Beatę Kempę. Prosimy w intencji wszystkich osób chorych i cierpiących. Pamiętamy o wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Modlimy się za wszystkie służby medyczne, sanitarne. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie służby mundurowe. Chcemy prosić, aby polski mundur był zawsze mundurem szanowanym. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy wiernie strzegą naszych granic, dbają o nasze bezpieczeństwo. Polecamy róże różańcowe rodziców, za dzieci z Kraśnika i okolic. Prosimy za naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci Włodzimierza Frukacza oraz świętej pamięci Kazimierza Ziółkowskiego. Polecamy parafię Szamotuły świętego Krzyża w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś, Matko, w kopii obrazu nawiedzenia. Modlimy się za parafię świętego Jacka w Leszczynach, za pielgrzymów z Brzeska, Olewa, Lesin. Polecamy pielgrzymów z Piszczaca, Leśnej Podlaskiej, Białej Podlaskiej i okolic, pielgrzymów z Przeworska, Jaworzynki, Kamiesznicy, Olkusza,
Polecamy wszystkie intencje nas zgromadzonych tutaj na Jasnej Górze. Modlimy się za Forum Świeckich, Impuls, który trwa tutaj na Jasnej Górze. Prosimy, abyś Ty, Mario, wskazywała nam drogę naszego bycia i działania w Kościele. Odmawiamy tajemnicę radosną różańca świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławią owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy budują z nami wspólnotę jednego serca, jednego ducha, łącząc się za pośrednictwem środków społecznego przekazu, telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra, innych rozgłośni katolickich, internetu. Wszystko to, co mamy w naszych sercach,
Tobie oddajemy, Maryjo, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Zanim poprosimy księdza arcybiskupa o udzielenie błogosławieństwa w imieniu kompleksu kopalni Turów, akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi odczyta pan Oktawian Leśniewski, dyrektor elektrowni Turów. Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Matko Boża Niepokalana Maryjo, Królowo Polski. Ja, Oktawian Leśniewski, dyrektor elektrowni Turów, stoję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych, męczenników i patronów Polski, aby zawierzyć Twemu Niepokalanemu Sercu elektrownię Turów. Wszystkich ludzi zaprzyjaźnionych, pracowników byłych, obecnych, przyszłych oraz ich rodziny. Królowo Polski, Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy wszystkie ich czyny, myśli, plany, pragnienia, zamiary, zmysły, wolę, pamięć, dobra duchowe i doczesne, wieczność, duszę i ciało, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystkie konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie zranień, jakie na ich skutek powstały. Niepokalane serce Maryi Królowej Polski, roztocz Twoją władzę, władne panowanie nad Twoim już zakładem elektrownią Turów. Niech za Twoim natchnieniem i wstawiennictwem rozwija się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty, Królowo Polski, rozporządzaj nami według swoich zamiarów i planów Bożych. Jasnogórska Matko, spraw, aby Twoje niepokalane serce zatriumfowało w naszym zakładzie pracy i w każdym sercu jej pracownika oraz kontrahenta. Przez niepokalane serce Maryi zawierzam kompleks Turów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram świętego Michała Archanioła za patrona. Amen. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o pasterskie błogosławieństwo. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii świętego Marka usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa: Bóg zna wasze serca. Te słowa odnoszą się nie tylko do Jemu współczesnych, ale do każdego człowieka, do każdego z nas. Prośmy więc Maryję o dary Ducha Świętego dla czuwających i mądrych serc, bo tylko one będą miały moc sprzeciwu wobec programów i dróg niesprawiedliwości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.